Cześć! Witamy Was ponownie z Szchowa, ponownie na kanale Family Hiking w nowym odcinku. Znowu jesteśmy w Szchowie, ale tym razem nie będziemy zwiedzać zamku. Ten film już macie. Wrzucę linka, jakąś zajawkę czy coś, bo fajne miejsce. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się drugowojennej historii, militarnej historii Szchowa, bo jest tutaj kilka schronów potocznie zwanych bunkrami. I o co w tym chodzi? Szchów wchodził w skład tak zwanej linii Stellung A2, czyli takich fortyfikacji budowanych przez Niemców od połowy, od czerwca, lipca, czasem sierpnia 1944 roku, kiedy jasne już było, że klęska pod Stalingradem i wielki odwrót Wehrmachtu spowodują wizytę Iwana, czyli Armii Czerwonej. Po prostu nastąpiła kontrofensywa i Armia Czerwona nieubłaganie zbliżała się do terenów zajmowanych przez Niemcy, czy do samych Niemiec, tak? Więc powstał plan powstrzymania ich na takich liniach naturalnych, jak właśnie góry, jakieś wąwozy, rzeki, i bardzo solidnym wzmocnieniu, fortyfikowaniu ważnych przepraw, tak? Czy jakichś węzłów komunikacyjnych, mostów, dróg. Tutaj mamy drogę krakowską wiodącą na Kraków. I powstały bardzo dużo fortyfikacji ziemnych, jakieś okopy, jakieś ziemianki, schrony, jak i biernych schronów typu Regelbau 668 dla załogi, schronów bojowych Ringstand 58C, czy schronów na armaty przeciwpancerne Ringstand 701 i pewno jeszcze kilka innych. I między innymi tutaj na terenie Czchowa znajduje się kilka takich obiektów. Część z nich jest bardziej wyeksponowana, część mniej. Istnieje tutaj taki park militarny, gdzie są różnego rodzaju armaty, działa, jakieś karabiny maszynowe czy jakieś inne gadżety. Część tych bunkrów czy schronów znajduje się tutaj na wzgórzu zamkowym, na wzgórzu zwanym Baszta. Jest część to taką turystyczną, no a część jest dzika, ukryta. Zrobiłem porządny research przed tym odcinkiem, żeby poszukać sobie. Nie wszystko jest zaznaczone na mapie. Bardzo niedużo jest opisów. Jakieś grupy eksploratorów, zapisy uroczystości rekonstrukcji tutaj z 2021 roku, gdyż Czchów brał udział w walkach. Te walki były z 18 na 19 stycznia 1945 roku. Bardzo szybkie, dynamiczne. Rosjanom się szybko udało przełamać obronę niemiecką i zginęło kilkudziesięciu Rosjan, zginęło kilkudziesięciu żołnierzy Wehrmachtu. Tyle wiemy. Mamy też jakieś meldunki Rosjan, które są mniej lub bardziej wiarygodne. Ale coś tutaj się działo. No i pozostałością są linie okopów, bunkry, umocnienia. Weszliśmy sobie na jeden ze szczytów i tutaj jest nic innego jak taki zwany Kochbunkier. Bunkier Kocha, zwany też Garnczkiem. I ona już wchodzi. Tak, i są tutaj eksponaty takie jak między innymi kuchnia polowa. Z tego co czytałem, są drugowojenne i karabiny maszynowe, ale chyba polskie. Żola, można tym ruszać. Także fajna zajawka dla dzieci. Tak, to nie jest niemiecki. No i tutaj widzimy ten bunkier Kocha, który z tego co przeczytałem jest oryginalny i chyba jeden dyny na tym terenie okazały. Je po wojnie często demontowano, bo jak widzicie, on jest zrobiony z prefabrykatów. Po prostu przywożono go na miejsce wykopane w ziemię, osadzano. Tutaj jakaś rekonstrukcja rowu dobiegowego czy części linii okopów. No, ale przyjmijmy, że on stoi na swoim miejscu i tak naprawdę no, był to bunkier obserwacyjny, czy też bojowy, tak można było też prowadzić ostrzał. I to świadczy o tym, że tutaj są linie okopów. My sobie zresztą ich poszukamy, bo posłuży nam geoportal z pomocą.
A ja sobie postaram tam wejść, ale ja się tam nie zmieszczę z moimi gabarytami. No, mało miejsca. Jeden, może góra dwóch żołnierzy. Już jest do ciebie, kochanie. Ale to jest w ogóle pięknie. Jest krzyż, który tutaj stoi i on upamiętnia tysiąclecie Chrztu Polski. 1966-1966. Także idziemy szukać linii okopów, jest tu jeszcze jeden schron. No i dużo, dużo więcej. Może nam się coś uda odkryć. Nie wiem, czy wszędzie dotrzemy, bo część tych miejsc może być niedostępna na terenach prywatnych, a część może być po prostu zalana. Ale nie poddajemy się. Poniżej tego kochbunkra i krzyża, przy którym byliśmy, znajduje się coś równie ciekawego. Są to zachowane okopy z 1944-1945 roku. One ciągną się praktycznie tam aż pod zamek, natomiast doskonale pokazuje nam to geoportal. Zresztą to miejsce, w którym jesteśmy, taka dość duża wyrwa, cała tutaj ta linia, ale też widać, że to wzgórze jest poprzecinane w kilku miejscach takimi nieregularnymi liniami, jakby właśnie tych okopów było więcej. Pewno było ich więcej. Natomiast ta wyrwa. Tutaj też czytałem, że zachowały się ślady po ziemiankach, czyli takich na szybko budowanych z drewna ziemi schronach dla załogi. I taka wielka dziura no, przy linii okopów, przy tym rowie dobiegowym świadczy o tym, że było to coś większego. A te okopy są tutaj. Droga jest tam, czyli doskonały punkt strzału. Atakujący Rosjanie musieliby no, wchodzić pod górę. Byłoby to bardzo, bardzo ciężkie. Tutaj chyba zachowany lepszy fragment. Natomiast o tych okopach, całym tym przedsięwzięciu, jakim były linie Sztelu, warto pamiętać, że tak naprawdę jest to obraz męczeństwa czy cierpienia narodu polskiego. Bo one były budowane pod lufami karabinów niemieckich przez polskich robotników, którzy wykonywali oczywiście jakieś polecenia inżynierów niemieckich, ale no, praca była ciężka. Odmowa takiej pracy, czy jakieś niestawienie się do tej pracy, czy puszerka były traktowane jako sabotaż. Nie można było pewno zarobić kulkę w łeb, albo był wysłanym do obozu. Pewnie z całą rodziną. Także warto o tym pamiętać, bo ta linia powstała w pół roku, ona często jeszcze w styczniu, no, w większości nie spełniła swoich zadań, bo Rosjanie przeszli jak gorący nóż przez masło, natomiast budowana niezwykłym nakładem pracy. To są zasieki polaminowe, druty kolczaste jakieś, rowy przeciwczołgowe kopane ręcznie przez miejscową ludność, często zbieraną stąd, czy w jakiś sposób przywożoną do jakichś okolicznych wiosek. Czy ja coś też słyszałem o tym, że jeńcy na przykład w Pilicy, Pilica Sztelu, tam też jeńcy pracowali. To warto o tym pamiętać, bo ten okop praktycznie kończy się tutaj, a obok nas jest już zamek. Polecam film Zamku Strzchowa, dużo latania dronem. Natomiast co ciekawego, bo w Pilicy byliśmy przy bardzo podobnym, może nie zamku, ale wieży kościoła, który też był nad schronami linii Sztelung, tam jest Pilica Sztelung. No, ja się mogę założyć, nie wiem, postawić 5 zł, że ta wieża zamkowa
była świetnym punktem obserwacyjnym. Tam mógł być jakiś obserwator, łącznik z telefonem i on mógł tutaj przekazywać polecenia załogom niemieckim, gdzie strzelać, skąd naciera wróg. Zakładam, że od północnego wschodu spodziewano się natarcia tam. Też przy drodze zobaczymy sobie, są resztki Ringstanda 58C, który miał chronić tą drogę. On jest praktycznie zniwelowany nasypem drogi. Reszta parku historycznego, jakieś machiny oblężnicze. Warto sobie tu przyjechać w słoneczny dzień z dzieciakami i pozwiedzać. A my idziemy dalej, bo jest jeszcze jedna perełka. Poniżej wzgórza zamkowego, jak widać, zamek góruje nad nami, jest świetnie zachowany Ringstand 58C, popularnie zwany Tobrukiem. Nazwa z tego, że one były popularne, wykorzystywane w Afryce i się mocno sprawdziły. Stosunkowo prosta konstrukcja, wytrzymała i łatwa w montażu. No i pozostałości jakichś tych sprzętów militarnych. Świetnie wyeksponowany, chociaż ja myślę, że on został odsłonięty albo nie był ukończony, bo widzimy tutaj takie pozostałości skarpy. Zakładam, że on miał być na równi z tym, tylko wystawiać miał ten pierścień tutaj. Natomiast po co on tutaj był? No idealnie zasłania nam zieleń, ale poniżej nas jest droga. I zakładam, że jego usytuowanie, czyli tak wyżej, bo one generalnie były spoko, mogły 360 stopni wokół prowadzić ostrzał z tego otworu. Natomiast sobie tam wyjdziemy, to jest jedna rzecz, bo podobnie było w Nielepicach, że też dwa ringsztandy, to bruki, były usytuowane. Hejola! Się świetnie bawimy. Były usytuowane na wzgórzu, powyżej. One były też do obrony bliskiej, prawda? Czyli jakby tutaj podchodzili żołnierze. Natomiast zakładam, że jego usytuowanie na wzgórzu powodowało, że on mógł strzelać tylko na odległość tej drogi. Jeśli by ktoś tutaj był bliżej, to po prostu no, nie dało się tego karabinu maszynowego tak wychylić, żeby strzelał w poprzek, znaczy w dół. Wchodzimy sobie do niego. Tutaj taki przedsionek, w którym mieścił się magazyn amunicji. Ej, mógł być drugi żołnierz, pomocnik tego strzelca w razie ostrzału jakiegoś artyleryjskiego czy bombardowania. Strzelec też się mógł tutaj chować. I to było wszystko wkopane, tylko tutaj to wejście, w którym wchodziliśmy, rów dobiegowy, jakoś jeszcze zamaskowany, obsypany ziemią. Trudny do znalezienia, trudny do trafienia. No i podchodzący żołnierze mogli mieć dużą niespodziankę, jak ktoś do nich zaczął z poziomu ziemi strzelać. Ej! No a teraz jesteśmy w tym otworze strzelniczym i widzimy, że tutaj żołnierz, który stał, mógł strzelać tylko w dół tej drogi. No ten karabin nie był tak montowany, bo on był raczej tutaj w środku na lawecie. Tutaj zresztą jest pozostałość takiej prowadnicy pierścienia, są nazwa tych ringsztandów, że po prostu to się obracało. Była też jeszcze jakaś taka osłona pancerna zabezpieczająca tego strzelca. Przeważnie na karabinie MG42 już w tym etapie wojny, ale też już było kiepsko, więc montowano, co było pod ręką, ale też mówię, zrobienie czegoś takiego to jest chyba 20 parę dni, niecały miesiąc. Odlewano to na miejscu według pewnego szablonu i tych ringsztandów w Polsce są setki, jak nie tysiące, właśnie głównie te linie sztelne. Ostatni bunkier? Jeszcze jeden, ale już blisko. Także widzimy, jak to wyglądało. Oczywiście tutaj w środku strzelec, jeśli był niższy ode mnie, mógł stać sobie po prostu na jakiejś skrzynce amunicji. No ja też tutaj nie wiem, czy bym stąd widział, musiałbym może trochę wyżej stanąć. Ale całkiem zmyślna konstrukcja. Widzieliśmy takie w Nielepicach, w Młyńce, tutaj mówię, posługuję się nazwami z Google Mapsa. No a tutaj właśnie w Czchowie, ten punkt oporu Czchów, tej linii Sztęga 2. Ma ich kilka. Nie wszystkie są dostępne, część jest zniszczona, zasypana.
czy tak jeden, który sobie zatrzymuje, jest pod drogą, albo są na posesjach prywatnych. Tutaj niejako w bonusie Ringstand 58C, czyli kolejny Tobruk tutaj na ziemi czchowskiej wokół Czchowa, totalnie już wkomponowany w drogę. Jeszcze coś tutaj widać. Widziałem zdjęcia, gdzie jeszcze ten ring, czyli to koło, było zachowane, widoczne. Natomiast no, on już tutaj kompletnie przysypany nasypem drogi, wkomponowany niejako w drogę. Zakładam, że większa jego część, nie połowa, jest pod szosą. Ale to nam pokazuje, w jakim strategicznym miejscu on był ulokowany, bo strzek tej fosy, zakładam, że natarcia spodziewano się stamtąd. Więc jakby totalnie tuż przy drodze. Kiedyś ta droga, wiadomo, mogła być węższa, mogła być pewno niżej. Także on był na równi z drogą. No jakie świetne miejsce na zasadzkę. Tutaj karabin maszynowy MG34, MG42 albo cokolwiek innego, które skutecznie mogło praktycznie w takiego bardzo niewidocznego punktu na poziomie drogi ostrzeliwać nacierających Rosjan. No, ciężko znaleźć to miejsce, nie występuje na mapach Google'a. Udało mi się na mapach CZ to znaleźć i też widziałem jakieś przed kilku czy kilkunastu lat zdjęcia, gdzie mówię, no jeszcze był tutaj widoczna trochę góra, gdzieś w tym miejscu otwór na karabin, także zakładam, że główna część jest gdzieś tam pod drogą. Być może on też tak był zbudowany, że był pod tą, częściowo pod tą drogą. No. Trzeba tutaj w ogóle uważać, bo miejsce ruchliwe, jeżdżą samochody. No ale widzicie, taka perełka, no za parę lat to pewno już nic nie będzie z tego widać. Kolejny ciekawy obiekt na naszej trasie to Regelbau 668, czyli taki schron bierny, żelbetonowy dla załogi, około 6-9 ludzi tutaj obsługujących pewno pobliskie stanowiska. On jest tutaj na wzgórzu przy ulicy Szkolnej. Natomiast jest dość niefortunnie usytuowany, bo jest na zboczu i on podmaka, jest zalany. Także mam gumowce, ale zobaczymy, czy uda się tam wejść. Idziesz, Ola, za mną? Nie. Nie idź, nie dziwię się. I co ciekawe, on jest trochę poza zboczem, znaczy poza tą trasą militarną tutaj, no nie jest udostępniany. Czasem jacyś pasjonaci, tacy jak ja, czy jakieś zorganizowane grupy tutaj przychodzą. Natomiast takich widzieliśmy już dużo. Widzieliśmy w Nielepicach, widzieliśmy w Młynce. Ja wrzucę jakieś linki. Oczywiście tutaj poprawka na nazwy, bo już paru ekspertów nie zjechało, że nie było czegoś takiego jak punkt oporu Nielepice czy Młynka, że to jest Rudawa. Ja się zawsze kieruję Google Mapsem. Jeśli coś dla mnie jest w Młynce, w granicach administracyjnych, to mówię, że to są Młynce. A to, że tam jest sporo 10 metrów drogi i lokalny biskup w tym uczestniczy, czy wójt, i jest to już Rudawa, przepraszam. Jest tam oczywiście w Młynce, tak naprawdę podchodzi to pod Rudawę, tam jest schron takich pasjonatów, także polecam sobie zobaczyć. Ale mówię, wrzucam linki, robiliśmy fajne eksploracje. Nie o to chodzi, o jakie nazwy, tylko żeby zobaczyć coś fajnego. Tu ciekawa rzecz, zachował się chyba komin wentylacyjny od piecyka, czy taki komin właściwie. Nie ma już drabinki, więc ja chyba tam na górę nie wejdę. A tutaj wyjście ewakuacyjne. I co ciekawe, że on chyba miał być wkopany. Nie wiem, może nie został ukończony, bo ewidentnie góra tutaj wystaje. Zakładam, że miał być tutaj gdzieś zrównany z punktem. Ciekawe, co będzie w środku, jeśli uda nam się, ta woda nas nie pokona. Bo no, takie wyższe usytuowanie, tak jak na przykład w Nielepicach, jeden z takich Regelbau 668 widzieliśmy, to był schron dowodzenia, czyli miał wysuwany peryskop jak w łodzi podwodnej. Trzeba się przedzierać. Nie jest woda. A tutaj taki ciekawy detal. Wygląda jakby oryginalne zamykanie drzwi, po prostu.
Tutaj zresztą nie było drzwi pancernych, tylko jakaś krata. No zobaczymy, czy ta woda nas nie pokona. O kurde. No tu jest grubo. Nie wejdziemy, tu jest po kolana woda. Także sorry. Nie mam woderów. Nie chcę tutaj w tym syfie ugrzęznąć, a woda jest ewidentnie powyżej kostek, no ale widzieliśmy takie schrony w środku. Tutaj ciekawe drzwi są, ale chyba nie oryginalne, bo są drewniane z jakimś okuciem. Zresztą tutaj drzwi były takie dwudziałowe, dwuczęściowe po prostu. Górą można było podać jakieś zapaczenie, czy w wyniku zawalenia się stropu górą wyjść. Także no ciekawe, no kurczę, jest z pół metra wody przynajmniej. No nie, ja bym tutaj utonął po kolana. Tutaj przedsionek, tutaj ściągano ubrania brudne, jakiś atak chemiczny, tego się wyobrażano. Za tym drzwiami tak naprawdę komora kontaminacyjna, odkażania. No i w środku drugie drzwi pancerne, pomieszczenie dla załogi. No dobra, ale jak nie wyszliśmy do środka, to wejdźmy chociaż na górę. No hej. Ale tu też fajna rzecz, że zachowane są te elementy jakiegoś kominka, chyba oryginalne. A tutaj właśnie widzimy, bo tutaj było to wejście, czyli on z tej strony miał być odsłonięty, tu miał być jakiś rów dobiegowy, okop, a tutaj widać takie jakby kurynne czy wgłębienie, znaczy wystającą część, i tutaj po prostu na tym poziomie miała być ziemia, a tutaj widać jeszcze ślady po haki po siatce maskującej. Ale nie widzę nigdzie śladu po peryskopie. On powinien być gdzieś w tej części. To po prostu standardowe kominy, wyloty tych kominów. Także zwyczajny regelbałek, ich już widzieliśmy. Jedyne co, to możemy sobie zobaczyć przez wyjście ewakuacyjne jeszcze coś. Na sam koniec naszego tutaj, naszej eskapady po bunkach, zostawiliśmy sobie jeden z większych, cięższych schronów, tak zwany Regelbau 701, czyli garaż na armatę przeciwpancerną. Tak naprawdę ja na nim już stoję. Tutaj skorzystaliśmy z gościnności państwa, uprzejmości, którzy nam pozwolili wejść, bo jest to na terenie prywatnym. Natomiast on jest zasypany. Tutaj teren został pod ten dom zniwelowany i wejście jest zasypane. Państwo mówili, że tam w ogóle jest woda. Wejście było z tej strony gdzieś. Tutaj widzimy, on się obniża i zakładam, że to było tutaj. No, on był mocno wkopany w ziemię, także te wody gruntowe podeszły. Natomiast zobaczymy sobie go z drugiej strony, obejdziemy.
teraz chodzimy na drugą działkę, ale Państwo mówią, że tutaj nikogo nie ma i można sobie wejść. Więc no, widać jaki on jest osłonięty. Na linii pilicy dwa takie zwiedziłem, wchodziłem do środka. Bardzo grube mury, no to pokazuje, że sprzęt był bardziej chroniony niż ludzie, bo te Regelbau 668 miały mniejsze. No i tu go widzimy z jakąś taką no, przybudówką, ktoś to po prostu sobie wykorzystał. Ale to pokazuje no, no, kawał tego. Ja gdybym miał coś takiego u siebie na posesji, to bym to wyeksponował i zrobił sobie tam schron. No tu więcej już nie widać. Pani mówiła, że dziadek trzymał tam sobie sanie w zimie, ale zgniły, bo był podmokły jeszcze, jak to wejście było słonięte. Ale spytałem tych Państwa, czy coś wiedzą na temat walk tutaj z tego 18-19 stycznia 1945. Posłyszałem, że te walki... Ola, chodź tędy! Że te walki były dość krótkie, intensywne i Rosjanie tutaj się wbili jak w masło, zginęło kilkudziesięciu Niemców. No i Państwo mówili, że tutaj był spokój generalnie. Że Niemcy jak usłyszeli, że się Rosjanie zbliżają, to po prostu zostawili wszystko, uciekli, czy zabrali sprzęt i uciekli, zaminowali. Także jakichś tutaj ciężkich walk nie było, raczej potyczki. Natomiast to też pokazuje, dlaczego te linie Stellung nie spełniły swojego założenia, bo były źle przygotowane, osadzone jakimiś żołnierzami rezerwy, byśmy powiedzieli, weteranami, dzieciakami. Obrony Berlina, to pamiętamy, Hitlerjugend biegający z, czy jakieś dzieci biegające z Panzerfaustami. No może to aż tak tragicznie nie było, ale generalnie jednostki nieprzygotowane. No i popłoch, panika. Także tyle. No ale ciekawy kawał historii. Mam nadzieję, że odkryliśmy tutaj w Czchowie dla Was sporo fajnych rzeczy. Jagola, była przygoda? Co? Była. Dobrze, no i jesteśmy pod zamkiem. I tak naprawdę stąd się pożegnamy, bo idziemy na plac zabawy coś zjeść. Także bardzo Wam dziękujemy. I będzie kot, tam jest miejscowy kot, z którym się już poznaliśmy. Także dzięki Wam bardzo. Dla Was specjalnie odkrywamy tajemnice historii II wojny światowej. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba, to nic nie kosztuje, a nam pomaga. Jest to najlepsza ocena naszej pracy. Jeśli się Wam podobało, zostawcie coś po sobie. Czy komentarz, jeśli macie jakieś ciekawe historie, albo coś chcielibyście tutaj do Czchowa dopowiedzieć, bo mówię, fajny teren i dużo, dużo tajemnic i historii. Trzymajcie się, na razie. Poniżej baszty, tego wzgórza baszta, poniżej zamku i tych bunkrów, które widzieliśmy u góry, na dole jest park militarny, gdzie są dość duże eksponaty różnych dział i machin wojennych, że tak powiem. Także można sobie tutaj pójść i pooglądać.